Hej Wam, witam w kolejnym dniu. Jest dzisiaj piąty, tak, piąty. Jest poniedziałek, idę właśnie na zajęcia. Mam dzisiaj analizę kolorystyczną i mam test. Mam nadzieję, że dobrze mi pójdzie. Trzymajcie za mnie kciuki. A jeśli chodzi o to, co później będę robić, to nie mam pojęcia. Zobaczymy po kolei, jak cały dzień się rozwinie. Także trzymajcie za mnie kciuki i widzimy się za chwilę. Wstajemy. Wstajemy, gościuwo. Dzień numer 5. Ile jest na zajęciach? My niedawno temu wstaliśmy, ja się już zdążyłem troszeczkę pouczyć. Robię obiadek. I czekamy na... Ile? Nowa fryzura. Włosy zaczynają odrastać. Bolutku. Snickers, co ty o tym sądzisz? Powiedz coś do kamery. W ogóle dzisiaj od samego rana cały czas budzą mnie kurierzy. Przyszły jakieś nowe paczki. Huhu. Przyszedł chyba obiektyw nowy. Gdzie? Bo ktoś się pytał jaki? Huhu. Na bogato. Przyszła, Boże, na początku nie wiedziałem co to jest. Jak sądzicie co to jest? Tak, śliniaczek. Żebyś nie ubrudzić podczas jedzenia. Nie. To jest po prostu na lampę do nagrywania makijażu. Nakładka. Haha. Yeah. Przyszło jeszcze. Jeffree Star Cosmetics. Rozświetlacz. Juhu. I co jeszcze przyszło? Aha, to jest torba chyba na kosmetyki. Taka niby malutka. Czekaj, check this out. Niby taka. A patrzcie. Patrzcie, ile w niej jest miejsca. Jedna komora. Druga komora. I trzecia komora. No, jest strasznie duża. Testujemy? Rozświetlacz? Chyba tak. Tak, rozświetlacz. Uuu, jaki super! Patrzcie! Uuu. Nawet jestem w... Uuu. No jak widzicie, tym razem jest to niezwykły rozświetlacz, który niesamowicie różni się od wszystkich. Pora go przetestować. Jak widać na mojej dłoni, jest to niezwykły rozświetlacz. Jest zwykły, patrzcie jak się mieni. Juhu, juhu. No, także ten. Dzisiaj troszeczkę inna forma. A właśnie, jeszcze jest jedna paczka, tylko nie wiem co to jest, nie będę tego chyba sam otwierał. Albo. Jak się bawić, to się bawić. Kochani, w tym momencie, jeśli to oglądasz, mam do ciebie jedno pytanie. Po co zamówiłaś tę skarpetę? Tą. Ty śniak, skoro zamówiłaś sobie 4 razy większą lampę. Why? Kobieca logika. Dobrze przyszedł. Coś ci przyszło. Nie mówiłaś nic, że zamówiłaś taką dużą lampę. I nagrałem właśnie do vloga. Powiem, przyznaj się teraz ludziom. Po co zamówiłaś tak zwany... Czy ja to wcześniej mówiłem? Śliniaczek. Ale czekaj, bo w ogóle to... To jest śliniaczek na tamto. Ale to jest z dobrej jakości? Tak, śliniaczek. Zamówiłaś? Zamawiając sobie 2-3 razy większą. Potrzebuję. Tak, przyszła ci jeszcze, zrobiłem słocza Jeffreya. Zrobiłem słocza Jeffreya, pokazałem torbę i obiektyw też ci przyszedł. Co za zakupy? Jak ci poszedł egzamin dzisiaj? Super. Na... czwóreczka. Czemu tylko czwóreczka? Nie nauczyłaś się wystarczająco? Nauczyłaś się wystarczająco, bo jest same... BAT! Były same dwójki, trójki, a to same czwóreczki. Posprzątałam całe mieszkanie i idziemy właśnie ze Snickersem na spacer. Przed chwilą sobie tak usiadłam na chwilę, położyłam się troszkę. I tak aż prawie
Zasnęłam. Mam też dzisiaj parę rzeczy do zrobienia w związku z YouTube'em, więc nie mam czasu na sen. Muszę zrobić te parę rzeczy. Także idziemy teraz na spacerek. I jeszcze przed chwilą oczywiście zgubiłam paznokcia. I teraz już tak zgubiłam, a nie, że odpadł mi i go mam, żeby go przykleić, tylko zgubiłam. Więc zaraz będę musiała jeszcze go dokleić, żeby później ponagrywać trochę. Najgorzej. A i przyszedł mi nowy obiektyw, więc właśnie muszę dzisiaj coś nagryć, bo jestem strasznie ciekawa. I jeszcze prawdopodobnie dzisiaj może nagram sobie też stroj kąpielowy z Zapol. Zobaczymy. Chcę wam to wrzucić jak najszybciej, żebyście mogli sobie już zamówić. Więc będę informować na bieżąco. Chodź. No. Idziemy? To już dla Snickersa najlepsza część spacerku. Kiedy możemy już biec do domu? Tak, super poznajesz. Dobra. Ale do windy już oczywiście sam nie wejdzie. Się boi. Kto to taki przestraszony? Jedzonko? Tak! Już dajemy. Miseczka. A kto mi pokaże najpierw, jak pięknie siada? Siadł. Super. To teraz będzie jedzonko. No. Tak! Pyszne. Ja właśnie wróciłem do uczelni i tonę w projektach. Projekty, projekciki, zadania. No, czyli mam po prostu teraz troszeczkę nauki. Troszkę nawet dużo, bo właśnie od piątku zaczyna mi się pierwszy egzamin i kończę je dopiero 23, jeśli uda się wszystko zdać w terminach zerowych. Pierwszych to 23. O godzinie bodajże chyba 11 już wszystko skończę i będę miał oficjalnie wakacje do października, także już po prostu nie mogę się doczekać. Ciekawe, co ile robi. W sumie jest jakaś cisza. Patrzcie. Patrzcie, co robili. Tak się kończy siedzenie po nocy. Kochanie. Myszko. Wstajemy. Snickers, obudź mamy. Myszko. Myszko, wstajemy. Miałeś zrobić jeszcze parę rzeczy. Miałeś coś jeszcze nagrywać. Dlaczego tak śpisz? Co robiłaś w nocy? Odczułam się. Pierwsze słowo, jakie przyszło ci na myśl po obudzeniu się? Szpać? Snickers. Wstawaj. Nie. Jaka zaspana. Krystian jest wybawcą. Oj. Nakręciłam dzisiaj dwa filmy. Także jutro, jak wrócę, to będę wszystko przerabiała. Wrzucę wam na YouTube właśnie zaległe vlogi, czyli dwa z
też dodać jakiś film i na ten tydzień też będzie dużo filmów. Jutro pewnie też będę nagrywać, bo później w tym tygodniu jeszcze jadę do Warszawy. Także idę już teraz spać, muszę jeszcze umyć parę pędzli na jutro. Także do jutra!